Blisko Star to jest nasz talent show, nasz, czyli telewizji Polo TV. To jest kluczowy nasz program, który w zasadzie co wiosnę od 5 edycji się pojawia, w którym to szukamy gwiazdy, nowej gwiazdy sceny disco, polo i dance w Polsce. Ja śpiewałam raczej w domu przy znajomych, ale postanowiłam w końcu spróbować swoich sił. Poprzednie edycje, no brałem udział w drugiej, trzeciej i czwartej edycji. A co dzisiaj pan wykona? Zaśpiewam piosenkę Topless pod tytułem Jak na imię ta dziewczyna ma. Jeśli przejdę dalej, będę starał się jak najlepiej występować w następnych programach. A dlaczego właśnie muzyka disco? W tym najlepiej się czuję. Może dlatego. Jaka powinna być gwiazda disco? Ja myślę, że każdy ma swoją receptę, jak zostać gwiazdą, jaką ma być gwiazdą, chociaż są pewne jakieś takie rzeczy, które pomagają tą gwiazdą zostać. Czyli trzeba być wytrwałym, trzeba mieć fajne pomysły, ale trzeba być też bardzo oryginalnym. Nie trzeba być jakoś specjalnie mocno pięknym albo przystojnym. Czasami nawet nie trzeba być mocno utalentowanym, a można zostać gwiazdą, jak wiele osób w naszym kraju. I jest to możliwe. Wierzcie w swoje siły, dążcie do celu i jest szansa na to, że się uda. Rozpoczynamy piątą edycję programu Disco Star! Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Jestem dzisiaj po raz trzeci i mam nadzieję, że pójdzie mi bardzo dobrze. Przez ten rok kawał dobrej roboty odwaliłem, nagrałem przez ten czas 5 swoich autorskich utworów, w czym 3 teledyski, także już troszkę doświadczenie jest i myślę, że będzie dobrze. Jest to 5. edycja programu Disco Star. Jak zawsze szukamy nowych talentów, szukamy nowej gwiazdy Disco Star. Mam nadzieję, że nie będzie to program, który będzie jedynie reklamował tylko wyłącznie jurorów i prowadzącego, ale to, że znajdziemy kogoś, kto zawojuje tym rynkiem. No na razie nie ma takiej osoby, która by pobiła popularnością, czy Zenona Martyniuka, czy Marcina Millera, ale cały czas szukamy. Jakie nadzieje daje Białystok? Wiesz, Białystok to było zawsze zagłębiem muzyki disco polo, jednym z dwóch, ponieważ zawsze był taki, za moich czasów były dwa okręgi, tak zwany warszawski i tak zwany białostocki. Właśnie z Białegostoku wywodzi się bardzo dużo zespołów z tego nurtu muzycznego. No i mam nadzieję, że dzisiaj frekwencja dopisze, a nawet jak nie dopisze, to mam nadzieję, że przynajmniej ta większość to będzie tych dobrze śpiewających, która zasili grono tych wszystkich ludzi, którzy przyjadą już na główny casting do Warszawy i wtedy będzie już naprawdę z czego wybierać. Dużo stresu, dużo emocji pozytywnych i negatywnych, ale okej. A jaka atmosfera tam na scenie? Bardzo przyjazna. Oczywiście no, na samej scenie, jak sama stałam, to duże napięcie, ale ze strony jurorów bardzo pozytywna energia także. A jaki dzisiaj utwór? Kama Sutra, jesteś ideałem. Zwycięzca wygrywa u nas kontrakt płytowy w naszej wytwórni Lemon Records. Jest to wytwórnia związana z grupą medialną ZPR. I jakby całą opiekę taką artystyczną, w której wskazujemy mu jakby drogę, co należałoby zrobić dalej, jakie kroki, aby został większą gwiazdą. Mieliśmy już, myślę, że nawet kilka tysięcy uczestników. Na każdym castingu pojawia się kilkaset osób. Więc jakby ta grupa jest bardzo duża i mamy duży orzech do zgryzienia, kogo zakwalifikować do tej 32, która występuje w odcinkach eliminacyjnych.